Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ 4. No i dzisiaj mamy niedzielny konkurs na Ruce w Kusamo, więc moi drodzy, nie ma co tutaj przeciągać. Jak widzicie, Kalinczenko nadal jest liderem. No i zobaczymy, czy utrzyma to prowadzenie również po drugim konkursie, tym niedzielnym. No a to wszystko rozpocznie nie kto inny jak Dawid Kubacki. No może Dawid dzisiaj będzie miał większe szczęście do tych warunków, albo lepiej, żeby nie było za dobrych warunków, upadek 139,5. No rozpoczyna się tragicznie ten konkurs dla Dawida Kubackiego. Wielka szkoda, no była szansa dzisiaj ocknięcia się. No i zobaczymy, co na to Michel Hajbek. No Hajbek nie skacze daleko, ale wystarczająco, żeby tutaj przeskoczyć Dawida, 134 metry. Ogromna przewaga, no to jest ten problem. Angela Niszek. No może Laniszek się odblokuje na takiej skoczni na tym drugim konkursie. No na razie dobry, poprawny skok 141 metrów. No i bardzo wysoka nota. Warunki, jak widzimy, mocno kręcą. Jest metr na sekundę takiego niezbyt przyjemnego wiatru. Anti-alto, krócej. Więc Finn dzisiaj znowu nic chyba nie zdobędzie. Drugie miejsce. 138 metrów. No i teraz Mackenzie Boyd-Klaus. Kanadyjczyk zawodzi od początku sezonu. To jest dosyć też spora niespodzianka. Teraz dobry skok. Czy to mu wystarczy na prowadzenie? Tak jest. O punkt przed Laniszkiem. Więc tutaj ta odległość wystarczyła. Arti Aigro. Strasznie nierówny ten lot i króciutko. Piąte miejsce, 134 metry, więc to jest był bardzo krótki skok. Tylko Dawid Kubacki jest, znaczy tylko jest przed Dawidem Kubackim, więc no, ten skok pokazał. Peter Preutz. Oj, Peter, to nie wygląda obiecująco już w pierwszej serii. No i dzisiaj raczej Peter bez punkta jakiegokolwiek. Czwarte miejsce na 7 skaczących. Na razie Klaus, Laniszek, Alto, pierwsza trójka. No to Andreas Wellinger, próbujący wrócić do jakiegoś skakania, jakiegokolwiek, na jakimkolwiek poziomie. No i ten skok jest poprawny. 138 metrów, no nawet dwie dwudziestki padły. No ale nic poza tym, Mackenzie nadal liderem, no i skacze Stefan Kraft. No, z jakiej strony Kraft się nam pokaże, że jestem ciekaw. No, to był poprawny skok, bez szału, piąte miejsce, noty też nie za wysokie, 138 metrów. No, Kraft jest w rozsypce nadal z Hajbekiem. Kamil Stoch, to samo, no, na razie tragedia jest, no, ale wiemy, że Kamil się może rozkręcić później. No, ten skok znowu niezbyt dobry. Trzecie miejsce, co prawda, 139 metrów. Ale na ile to wystarczy dzisiaj? Tego jeszcze nie wiemy. Cenę Preutz. Też to wyjście z progu niezbyt udane. No i skok bardzo porównywalny do poprzedników. Piąte miejsce, 138, więc za Kamilem jest. No Kamil, zobaczymy. Na ile to wystarczy, bo ciężko powiedzieć. Jewgeni Klimow. Na razie zaczął słabo ten sezon Jewgeni i nie zanosi się na to, żeby było lepiej, bo na razie to jest ósme miejsce w drugim konkursie. Wrócę, więc no, też wygląda to tragicznie. Marius Lindvik, reprezentant Norwegii. No, na razie najgorzej skaczący. No i jak widać, to się nie poprawi po tym konkursie, bo to jest 12, przedostatnie miejsce. No, powiem wam, że na razie ten konkurs bardzo, na bardzo niskim poziomie stoi. Simon Ammann.
No, ależ tu ciągnął ten skok. I awansuje na trzecie miejsce. Simona ma 140,5 przed Kamilem Stochem. No ale za Klausem i Laniszkiem. Czesmir Korzyszek. No, Korzyszek troszkę inaczej próbuje lecieć, ale to mu nie pomoże. Wytrąca tą prędkość. I efekt. Piąte miejsce ex aequo z Wellingerem. No to czas na Karla Geigera. Karl, nie. Uhuhu, 12 miejsce dopiero Karla Geigera. No to troszkę ty sobie spsuł ten konkurs. Etu Noisiainen. Etu, ciągnął do samego końca ten skok. I efekt, czwarte miejsce przed Kamilem Stochem. Tuż, 0,7 tylko tak Ammanem. Więc Etu dobry skok oddał. Niko Kytosaho. Niko, ależ tutaj jeszcze chciał te parę metrów wydrzeć, ale efekt trzecie miejsce. Skakuje przed Ammana 0,4 tylko za Laniszkiem. Więc Finowie dzisiaj jakby delikatnie się ocknęli. No a zobaczymy, z jakiej strony pokaże się Filip Aschenwald. Na razie to wygląda obiecująco. Po wyjściu z progu chyba mamy nowego lidera konkursu. Tak jest, 142 metry. Starcza Aschenwaldowi na prowadzenie przed Klausem. No zobaczymy, czy w drugiej serii powtórzy ten wynik. Ryoyu Kobayashi. O Jezu, to wyjście z progu. Tragiczne, no i widzimy, jaki to jest skok. Na 14 miejsce w tym momencie Kobayashiego Ryoyu. Jakub Wolny, kolejny z naszych skoczków. Zobaczymy. Jakub Wolny, no jest dobra parabola lotu, jest dobry skok Jakuba. Nawet prowadzenie ex aequo z Aschenwaldem, więc brawo. Brawo, brawo, brawo dla Kuby. No w końcu taki skok, na który liczyliśmy z jego strony. Timi Zajc, oj tu będzie daleko, ale chyba nie na lidera. Na trzecie miejsce, to wystarczyło. Ale przegrał tutaj jeszcze z Aschenwaldem i Wolnym, no. Nie, no nie było innej opcji nawet. Piotr Żyła. No wiaterek zaczął kręcić. Zaczęło teraz podwiewać tym skoczkom pod narty, ale Piotrek Żyła niestety spsuł trochę ten skok. Ratował się, no i efekt, dziewiąte miejsce tuż przed Kamilem Stochem. Więc Kamil na 10 spada, Piotrek 9. No to teraz Konstantin Schmidt. Zobaczymy, jak reprezentant Niemiec sobie poradzi. No, poradził sobie całkiem przyzwoicie, bo wskakuje na trzecie miejsce przed Zajca. 0,1 punktu, to są niewielkie, bardzo niewielkie różnice. No i Roman Trofimow. No, Roman Trofimow, to też będzie dobry skok. Nie, brakło. 9 miejsce Romana Trofimowa, co i tak jest przed Piotrkiem i Kamilem. Niezbyt to dobra sytuacja dla naszych. Casey Larson. Casey Larson. No ten skok na miejsce 16, więc za naszymi dwoma Żyłą i Stochem, więc tutaj Polacy troszkę mają nadziei jeszcze. Kevin Malcev. No, Arti Aigros psuł skok, Kevin chyba to samo. Więc dzisiaj Estończyków w drugiej serii nie ujrzymy ani jednego. Odpowiednio 24 i 25 miejsca są dla nich. Matthew Sukup. No zobaczmy, jak Matthew skoczy. No jest awans, mi się wydaje, z tego. Albo i nie, 12 miejsce, więc za Piotrkiem przed Kamilem Stochem. No i Robert Johansson. No zobaczymy, w poprzedni sezon miał niesamowity. No ten na razie zaczął tak niemrawo, ale wiem, że się może rozkręcić. Na razie
Kusamo nie jest za dobrze, bo jest 16 miejsce Johansson. Na razie Norwedzy słabiutko, ale dopiero przed nami jest ta część Norwegów, która skacze na dobrym, bardzo wysokim poziomie. Jan Herl, też taki skok powiedziałbym niezbyt. 21 miejsce, no raczej nie spodziewałbym się ci tu awansu ze strony Herla. Za Kraftem jeszcze wylądował, więc to jest sporo strat. Gregor de Schwanden starał się jak najdalej. No jest to 13 miejsce, więc tutaj przed Kamilem jest niestety. No i Johan André Forfang. Też to wyjście z progu nie było optymalne. No i które to miejsce? 12. Za Piotrkiem, przed Sukupem. No i oczywiście przed Kamilem Stochem. Tilen Bartol. No na razie i Stoch, i Bartol skaczą strasznie w kratkę od tego początku. No i Bartol bardzo porównywalnie do Kamila. 22 miejsce. 139 miał Kamil, ma 138. 22 miejsce egzak pod Kraftem. No cieńko to widzę. Halvor Egner Granerud. No, Granerud za to może tutaj odskoczyć. I to był dobry skok Graneruda. Miejsce szóste, więc Norweg tutaj skakuje do czołówki od razu. No i następny to jest Robin Pedersen. No, na razie bez większych osiągnięć Pucharze Świata. No i dzisiaj nie awansuje na pewno. To jest 32 miejsce na 35 skaczących. No spsuł ten pierwszy skok swój, no. Więc następny to jest Junshiro Kobayashi. Junshiro tutaj próbuje. Próbował, bardzo próbował, ale no ostatecznie to jest 15 miejsce dla Junshiro Kobayashiego. Ex aequo z Deschwandenem Gregorem. Oczywiście przed Kamilem są. No i teraz Keiichi Sato. Powoli do dziesiątki się zbliżamy. Keiichi Sato. Króciutko! To jest 27 miejsce. Czyżbyśmy nie oglądali już Japończyka w drugiej serii? Na to wygląda. Bo ten skok bardzo słaby. Markus Eisenbichler. No i Markus. Bardzo porównywalnie do poprzedników. 15 miejsce jednak. Więc reprezentant Niemiec, jednak tutaj go obejrzymy w drugiej serii. No a teraz Władimir Zograwski. No, Bułgar w niżnym tak ile skakał jak z nut. A tutaj, no jakby obniżka tej dyspozycji. 28 miejsce dopiero, to jest króciutko. No to Markus Schiffner, moi drodzy. Też krótko, więc tutaj Schiffner, 28 miejsce, co się tam dzieje, że no nie mogą skoczyć zawodnicy. No i kolejny to jest Klemens Murańka, już kraszamy do dziesiątki. Oj, Klimek to samo. Te same problemy, co poprzednicy ma. I 37 miejsce Murańki, oj, to źle wygląda. Daiki i to. No, może ten stary Wyga pokaże nam, jak tu trzeba skoczyć. No i chyba tak, pierwszy ze skoczków. I od razu chyba na lidera skoczył. Tak jest, 142,5. Niesamowity jest ten Ito. Obejmuje prowadzenie. Niecały punkt, 0,9 przed Aschenwaldem i Wolnym. No i teraz Stefan Laje. No popatrzmy, czy on tu jest w stanie nawiązać do walki. No, nawiąże, zdecydowanie będzie tutaj walczył w drugiej serii. Szóste miejsce, 141 metrów, więc brawo. Wiktor Polaszek. No, w kratkę Wiktor Polaszek na razie skacze. No, może tutaj dzisiejszy konkurs mu wyjdzie. Oj, nie powiedziałbym, to słaby skok. 34 miejsce, odpada z rywalizacji Wiktor Polaszek.
No to Michał Nazarow. Reprezentant Rosji bardzo wysoko w tej klasyfikacji. Zobaczymy, czy tutaj w pierwszej serii odpowie dalekim skokiem. No tak średnio. Miejsce 15, więc tej drugiej będzie musiał troszkę się poprawić. No ale ma ku temu okazję. Stefan Hula. Ojojoj, Stefek, niebezpiecznie to wyglądało. 28 miejsce, Stefan na razie awansu nie ma. Jest ex aequo z Kraftem Bartolem, więc no tutaj ciekawie się zaczyna robić. Daniil Sadrejew. Czy on to skoczy? Czy będzie z tego awans? No tak, też na limicie wszystko. 24 miejsce, ma awans. No ale ta skocznia jest niesamowita, po prostu jak się wszystko może zmienić. Yukiya Sato, Yukiya, no stara się go, żeby go tu ten wiatr podniósł trochę i podniósł go! Ależ tutaj zaszalał Yukiya, 8 miejsce, 141,5, no i jest w walce o zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Daniel Huber, wicelider, nie zapominajmy. Też niezły skok. 15 miejsce, więc to też nie jest zła postawa Hubera. No zobaczymy, jak w tej drugiej serii będzie. No i Witali Kaliniczenko kończy pierwszą serię. No zobaczymy. No będzie dobrze. Będzie dobrze. Już to widać po wyjściu z progu. Będzie bardzo dobrze Witali Kaliniczenko. Obejmuje prowadzenie 143 metry i 90 punktu. 90 punktu przewagi na Daiki Ito, który jest drugi, a trójkę zamyka Filip Aschenwald i Jakub Wolny. Piąty Konstantin Schmidt, szósty Stimi Zajt, siódmy Stefan Laje, ósmy Mackenzie Boyd-Klaus, dziewiąty Yukiya Sato, dziesiątkę zamyka Norwek Halvor Egner Granerud. Polacy dalej, 16 Piotrek Żyła, 24 Kamil Stoch. No niestety Stefanowi się nie udało. Na 30 miejscu Antti Aalto i Casey Larsson. 29 Cene Prew. 27 Robert Johansson i Daniil Sadrejew. No nie udało się, nie udało się. Niestety tutaj Klemens Murańka odpadł. Dawid Kubacki również. Czekamy zatem za drugą serią. No Dawid będzie miał szansę. No skoczyć sobie. Skok przede wszystkim, no bo o punkty to raczej się dzisiaj nie pobije. No ta jest zbyt słaba. No ile Dawid skoczy? No też nie za daleko. 139,5 w pierwszej, teraz 138,5. Jest co prawda prowadzenie, ale no za chwilę 126 musi skoczyć tylko Antti Aalto. I tu się zaczyna batalia o punkty. No i skacze tak sobie Antti Aalto, więc no 137,5 to nie był jakiś szczyt marzeń. Zobaczymy, jak odpowie Casey Larsson na to. No i Casey Larsson psuje swój skok i to tak dobitnie, że tak to dodam. Nawet za Dawidem ląduje, więc tutaj jednak z Dawidem ktoś przegrał. No ale musiałby jeszcze jeden tam przegrać, żeby mógł się z tego cieszyć. Cenę Preutz. No Cenę to raczej tutaj nie zepsuje swojego skoku, bo on tutaj chce objąć w tym momencie prowadzenie i tak też czyni. 139 metrów prowadzenie dla Cenę Preutza. Robert Johansson. No, powiedziałbym, że potrzebowałby jakiegoś takiego solidniejszego skoku Robert Johansson dzisiaj. No, ale widać, że nie ma solidnych skoków jeszcze w jego wykonaniu. Drugie miejsce jest przed Aalto, no ale za cenę Preutzem, no, punkty, panie Robercie, się tutaj liczą. Daniil Sadrejew. No, i tutaj znowu to wyjście z progu niezbyt. No, musi nad tym popracować, bo to jest czwarte miejsce. No i Dawid Kubacki tutaj, no, jakby skoczył parę metrów jeszcze dalej, to kto wie, co by się tutaj działo. Andreas Wellinger. Wellinger na prowadzenie, to jest pewne. 139,5 metra, wszystkie noty po 19,5, zgodni sędziowie. No i musiał objąć prowadzenie, tu nie było innej opcji nawet. Czesmir Koziszek.
Ojojojojoj, ale goś tutaj przytrzymało coś. Niesamowita sytuacja, szóste miejsce, ale jest przed Dawidem. Więc tutaj ten punkcik udało mu się uzyskać. Kamil Stoch, moi drodzy. No bez szału, Kamil. Drugi, trzeci. Trzecie miejsce, 301,2. Za cenę prełcem jeszcze ląduje Kamil. No na razie dyspozycji Kamil nie ma. Gregor de Schwanden. Oj, 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 to wygląda źle już na progu. I to jest kiepski skok Gregora. Szóste miejsce Gregor de Schwanden. Za Alto wylądował. No to teraz Junshiro Kobayashi. Junshiro ładnie tutaj leciał od początku, ależ coś tam potem nie wyszło. Szóste miejsce, 136 metrów. Więc no na razie Wellinger trzyma się na tym prowadzeniu. Markus Eisenbichler. No i uwaga, Markus, to wyglądało to wyjście z progu nieźle. Ale czy to wystarczy na Wellingera? Wystarczyło! 0,4 punktu przed Wellingerem, 139,5 starczyło. No i teraz Kanadyjczyk Matthew Sukup. On zajmuje 20 miejsce po tej pierwszej serii, więc zobaczymy jak w tej drugiej, czy przyatakuje. No nie przyatakuje zbytnio. To jest czwarte miejsce, no jest przed Kamilem niestety. 0,4 punktu Kamil. No te pół metra byś dorzucił w tej drugiej serii i byłbyś przed nim. Johan André Forfang. No, czy Forfang będzie chcieć tutaj objąć prowadzenie? No na to wygląda, ale czy mu się uda? Udało mu się, 139,5, noty także wysokie. No i o 0,9 punktu jest przed Eisenbichlerem. Michał Nazarow. Też takie szarpnięte to wyjście z progu. No i nie doskoczył do tej czerwonej linii. Czwarte miejsce dla Nazarowa, więc za Forfangiem, Eisenbichlerem. No i jeszcze za Wellingerem. No to Piotrek Żyła. Zobaczmy, co Piotrek nam tu ciekawego pokaże. Oj, 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 oj. No nie wierzę w to, co się tutaj wydarzyło. 16 miejsce Piotrka. Wylądował nawet za Larsonem. To znaczy, że Dawid Kubacki zdobędzie dzisiaj punkty. No to jest historia, która się pisze na naszych oczach. No kto by się spodziewał, że Piotrek po prostu będzie miał problemy w locie, nie? Daniel Huber, uwaga, Daniel Huber. Ładnie daleko, ale czy na lidera? Na trzecie miejsce, noty za styl. 305,1, wyprzedził o 0,1 Wellingera, no ale przegrał i z Forfangiem, i z Eisenbichlerem. Etu Noisiainen. Etu, etu. No tak pod lidera skoczył. I udało się, proszę bardzo, 0,1 punktu przed Forfangiem. A więc Finn skakuje na prowadzenie. No i teraz Roman Trofimow. No to też będzie dobry skok. I to nie wiem czy... Ho, 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 na lidera. Brawo. 141,5 metra. Nota 310,3. Bardzo wysoko oceniony również. No ale skok był niezły. To trzeba przyznać. Simon Amman. No i Zimi także dobre leciał. Coś go potem tam trzasło, ale drugie miejsce jest. 140 metrów skoczone, więc brawo. Niko Kytosaho. Ostatni z Finów. No i uwaga, Niko Kytosaho. Też dobry skok, ale oczywiście nie na lidera. Drugie miejsce udało mu się osiągnąć. Pół metra brakło do Trofimowa. No i noty za styl musiałby mieć wyższe. Anżela Niszek. Pierwsze punkty, więc no to nie będą solidne punkty. 13 miejsce Anżela Niszka, więc tutaj no za dużo nie uzbiera. Za Kamilem jeszcze wylądował. Halvor Egner Granerud.
No też bez szału powiedziałbym Granerud. Dziewiąte miejsce. Forfang jest wyżej dzisiaj, więc no tutaj myślę, że troszkę zawiódł. Yuki Yasato. Yuki Yasato też krótko. No, coś zaczynają skakać krócej. Dziesiąte miejsce. Trofimow nadal prowadzi. No a teraz Mackenzie Boyd-Klaus, który, no powiedzmy, zaczyna się przebudzać powoli. No, ale to jeszcze nie ten moment. Jeszcze nie ten moment. Szóste miejsce Mackenzie'ego. To będzie i tak dobry dzisiaj wynik dla Klausa. No i teraz Stefan Laje. Zaczynamy batalię. Zobaczymy, który wytrzyma tą presję. Na razie Laje widać, że przegrał tą presję. 11 miejsce, więc dzisiaj i za Eisenbichlerem, i za Wellingerem wyląduje. No i Timmy Zajc, to już szósty skoczek. A Trofimow jak objął prowadzenie, tak się trzyma tego prowadzenia. Teraz Zajc ratował, można powiedzieć, ten skok. 12 miejsce. Więc i Zajc tutaj nic nie zwojuje. Konstantin Schmidt, ostatnia nadzieja Niemców dzisiaj na podium. Zobaczymy. Zobaczymy, czy i Konstantin Schmidt tutaj zawiedzie. No nie skoczył szałowo. Noty też nie są najwyższe. No i dopiero 11, więc tutaj dzisiaj Niemcy bez podium. No a my popatrzmy, bo to już Filip Aschenwald. Też nic z tego nie będzie. 14 miejsce Filipa Aschenwalta, więc dzisiaj Huber znowu najwyżej z Austriaków. No i teraz został jeszcze Jakub Wolny między innymi. No jestem ciekaw, ile on skoczy. No to nie wygląda już dobrze na progu. I to jest kiepski skok. 12 miejsce. No będzie najwyżej z Polaków, no ale co z tego? Polacy, no troszkę zawodzą na początku tego sezonu. Daiki Ito. No Trofimow już jest na podium, już się cieszy, ale czy teraz wygra konkurs? No Daiki Ito próbuje go pokonać, nie udało mu się! Drugie miejsce Ito, to i tak jest wielki sukces dla Daikiego, bo prowadzi. No a teraz Witali Kaliniczenko, wszystko od niego zależy. No nie skoczył tego Witali! Trzecie miejsce, więc dzisiaj przegrywa ten konkurs Witali Kaliniczenko. Nie będzie historycznego zwycięstwa w tym sezonie dla niego jeszcze. Jeszcze będzie musiał poczekać, ale to nic, bo dzisiejszy konkurs wygrywa Roman Trofimow. Na drugim miejscu Daiki i to trójkę zamyka Witali Kaliniczenko. No niesamowita trójka. Czwarty Niko Kytosaho i przegrał to podium 1/10 punktu. Piąty Amman, szósty Etu Noisiainen, siódmy Johan Andre Forfang, ósmy Mackenzie Boyd-Klaus, dziewiąty Markus Eisenbichler, a dziesiątkę zamknął Daniel Huber. No Polaków szukamy. 14 Jakub Wolny ex aequo za Stefanem Laje, 22 Kamil Stoch, 30 Dawid Kubacki, 32 Piotrek Żyła bez punktów dzisiaj, tak jak Casey Larson. Popatrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Świata. No Witali Kaliniczenko zaczyna uciekać rywalom powoli. 209 punktów. Daiki to coś tu dzisiaj do niego odrobił, ale to nadal jest niewiele. 173. Daniel Huber 138. Roman Trofimow ma 130 tych punktów. Yuki Yasato 123. Nazarow z Laje mają po 114. Sadrejew ma 110. Stefan Hula ma 105, no i dziesiątkę zamyka na razie Wiktor Polaszek, 101 punktów. No jak to tam na dole wygląda? Na dole, no szukając dalej Polaków, 13 Klemens Murańka, Jakub Wolny 29 jest. No gdyby był w dziesiątce, to pewnie podskoczyłby troszkę wyżej. Piotr Żyła 36, Kamil Stoch 39. No i Dawid Kubacki jest na 49 miejscu, ma jeden punkcik. No tylko Hajbek jeszcze nie punktował, więc jego czeka jeszcze formalność, której musi dopełnić.
No, a co? Ja się z wami w tym momencie żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. My już się żegnamy z Kusamo. No i w przyszłym tygodniu przenosimy się już na bardziej chyba, myślę, przyjemną skocznię. No to bo lecimy do, moi drodzy, Wisły. Wisła, tam czeka nas i chyba i drużynówka. Tak, i drużynówka nas czeka i właśnie indywidualny konkurs. Więc no, na pewno będzie ciekawie. No cóż, trzymajcie się. Na razie, pa pa. A i nie zapomnijcie oczywiście o ocenie tego odcinka. Więc na razie i hej!